Witajcie, moi kochani, w dzisiejszym odcinku. Na wstępie informuję, że przez pewien okres czasu filmy na powrót nie będą montowane. Powód takiego stanu rzeczy jest dosyć prosty, no po prostu moja montażystka się pochorowała i nie chcę robić wam jakichś większych przerw, i tak już ostatnio było trochę skokowo właśnie z tego powodu. Więc filmy będą, miejmy nadzieję, w miarę regularnie, ale no niestety nie będą to filmy montowane. Ale tyle w słowem wstępu. Teraz będziemy przechodzić do odcinka. Omówię sobie metodę Wilma Hofa, która polega na specyficznym połączeniu trzech elementów: oddychania, ekspozycji na zimno i medytacji. Jest to propozycja jednego z was, za którą serdecznie dziękuję. No jest to też metoda trochę medyczna, trochę lecząca, ma tu dużo statystyk, dużo pewnych rzeczy do wymieniania i dla zwykłego bezpieczeństwa nie chciałam niczego pokręcić, więc będzie to oczywiście, że skrypt i oczywiście, że rzecz czytana, ale bardziej niż zazwyczaj. Link do artykułu, z którego brałam informacje, będzie jak zawsze w opisie, więc się nie martw. Dobra, lecimy. W celu uzyskania konkretnych reakcji organizmu, a co za tym idzie, polepszenie jego funkcjonowania i ogólnie samopoczucia. Metoda polega na stosowaniu trzech wymienionych wyżej elementów, czyli właśnie oddechu, medytacji i wystawienia się na zimno. By poczuć się lepiej ze samym sobą, swoim ciele i otaczającego środowisku. Sam Wim mówi, że ta metoda pomogła mu w tym, by być szczęśliwszym, silniejszym i po prostu zdrowszym. Znaczy, na początku może zarysujemy sobie postać tego Holendra, po czym przejdziemy nieco bardziej do samej kwestii tego rodzaju medytacji, tak? Dobra, więc Wim na swoim koncie ma ustanowione wiele rekordów Guinnessa, jak z zimnem, kilkukrotnie wspiął się na Kilimandżaro, samych shortach, w tym prawie udało mu się zdobyć Mont Everest. Przebiegł półmaraton za kołem podbiegunowym w samym szortach i bez butów. Przebieg maraton na pustyni bez picia, wytrzymał w wannie z lodowatą lodem prawie 2 godziny, utrzymując temperaturę ciała na poziomie 34 stopni Celsjusza. Swój oddział, a jak Wim pokazuje, jak siła umysłu może wpływać na ciało i jak ciało może współpracować się z umysłem. Uważasz, że ten cytat powinien wystarczyć, byśmy wiedzieli, z jaką po prostu jednostką mamy do czynienia. Ja bardzo znam, że ten człowiek ma około 60 paru lat. Oczywiście Wim jest osobą długą w etapach morsowania, doświadczoną i nie polecam tak hardkorowych pomysłów i przedsięwzięć dla osób dopiero zaczynających. Samo chodzenie w bosu po śniegu dla osoby, która dopiero zaczyna hartować organizm, może w dłuższych etapach być szkodliwe i zamiast zdrowotnych efektów przynosić choroby czy inne problemy, więc trzeba o tym pamiętać. Tak. Metoda trochę polega na treningu układów nerwowych, odpornościowych, sercowych i oddechowych. To główne korzyści wyników niezastosowania tej metody zaliczamy i wtedy zaczyna się ta medycyna. Ocenie systemu odpornościowego, regulacja systemu hormonalnego, lepsza kontrola stresu i przeżywanych emocji, oddziaływanie na autonomiczny układ nerwowy, poprawę samopoczucia i zastrzyk energii, uzyskanie większego wglądu w siebie, poprawę kondycji psychofizycznej. Jakoś gadkę, jaką znalazłam w artykule, warto wspomnieć o nagrodzie Nobla w dziedzinie medycyny otrzymanej przez naukowców zajmujących się mechanizmami, jakie dzieją się w naszych komórkach przy niskim dostępie do tlenu. Metoda Wima Hofa właśnie na takim tlenowym, kontrolowanym niedoborze, że po prostu bazuje, ona właśnie taki kontrolowany niedobór wywołuje, ale ta komórka na hipoksję była właśnie przedmiotem badań naukowych, czyli właśnie na ten niedobór tego tlenu z powodu całej tej kwestii. No, oczywiście BHP to podstawa w każdej dziedzinie i nie wolno o tym zapominać. Czy widzisz na choroby serca, epilepsja, astmę, ciśnienie albo masz zespół Renetę, chętnie przed rozpoczęciem praktyki skonsultuj się ze swoim lekarzem. Po prostu upewnij się, że twój organizm da radę to przetrzymać.
No nie wykonują ćwiczeń oddechowych w wodzie, basenie, wannie, ani w samochodzie. Zatem oddychanie to metoda może prowadzić do niegroźnych omdleń, dlatego lepiej jest zrobić to w pozycji leżącej lub siedzącej. Zimna kąpiel dobrze jest wykonać w towarzystwie, zawsze dobrze mieć przy sobie kogoś na wypadek nieoczekiwanych sytuacji. Jeśli jesteś dźwiękiem i uwielbiasz indywidualny kontakt z naturą, poinformuj znajomych, gdzie się wybierasz. Postępuj odpowiedzialnie, właściwie się przygotuj. Więc są ubrania, termos z gorącą herbatą i czekoladą. Ta metoda ma na celu wzmocnienie ciebie i twojego organizmu, a nie zrobienie ci krzywdy. Rób wszystko stopniowo, nie przeciążaj organizmu. Osoby idące z tobą powinny nie brać udziału po prostu w ćwiczeniu, po prostu mają być twoją asekuracją. Czyli oni powinni być poubrani, powinni mieć też dobrą kondycję, żeby cię wesprzeć, po prostu żeby tam był ktoś, kto nie wystawia swojego organizmu na zimno i tak dalej. Dobra, kiedy BHP mamy już za sobą, przejdziemy sobie do tego, co to w ogóle jest i jak się to robi. My to w Wilma Cholera jest z trzech filarów, które jest oddychanie, jest pozycja na zimno oraz medytacja, o czym już wspomnieliśmy. Możemy zająć się jednym elementem, aby odczuć jego korzyści, trzeba jednocześnie stosować wszystkie trzy. Dopiero wtedy wszystko działa tak, jak po prostu trzeba. Spokojnie może być tylko jedno, ale najlepiej to każda rzecz. Ćwiczenia oddechowe to nic innego jak chwilowe wyprowadzenie się w stan kontrolowanego hiperwentylacji, aby było to całkowicie bezpieczne. Podczas ich wykonywania trzeba przestrzegać zasad tych, o których już wspominaliśmy, bo są kluczowe, czyli BHP. Upewnij się, że możesz w ogóle takie rzeczy robić, bo bądź co bądź, hiperwentylacja może też prowadzić do pewnych uszkodzeń, jeżeli jest wykonywana niepoprawnie, że jest wykonywana w sposób niebezpieczny, niekontrolowany. No to i bez asekuracji, jeżeli masz jakieś przeciwwskazania, no to jednak może to pogorszać rzeczy i też trzeba wiedzieć, jak wykonać takie ćwiczenie. Aby w ogóle można było. No to tak. Jeśli masz odpowiednią ilość czasu, za pierwszym razem nie będzie to godzina, będziesz mógł przeznaczyć tylko dla siebie. Usiądź wygodnie w siedzeniu, będzie skrzydłem lub się połóż, przygotuj zegarek lub stoper. Postaraj się wyciszyć, zapomnieć o wszystkim, co wokół. Skup się na chwili obecnej. Weź głęboki wdech nosem, potem spokojny wydech i po wdechu za trzy. Oddech włączając stopę. Mierz czas, jaki możesz wytrzymać bez oddychania. Zapamiętaj lub zabierz go na kartę. Druga rzecz, chcemy sprawdzić, to są pompki. Zrób serię pompek, tylko potrafisz i znowu zanotuj wynik. Teraz pora na oddychanie właściwe. Tutaj się wtrącę. Prawdopodobnie można zastąpić pompki jakimś innym ćwiczeniem, ale w artykule była zmianka tylko o tym. Niestety jest to jedno z trudniejszych ćwiczeń do wykonania dla osób, które mają małe zdolności fizyczne. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Teraz pora na oddychanie właściwe. Schemat jednej rundy oddychania wygląda w jednym momencie. Wykonaj 30 oddechów w spokoju, ale nie za wolnym tempie. Najlepiej wdech wykonać nosem, a wydech ustami, ale jeśli robisz inaczej, nie ma w tym żadnego problemu. Staraj się oddychać głęboko, to od całego ciała. Stóp, nóg, biodra, ponad płuca i głowa. Pod koniec tej serii możesz zacząć odczuwać rumienie w stopach i dłoniach, a także w okolicach ust. Nie przejmuj się tym, to efekt procesu zachodu w twoim organizmie. W ostatnim wdechu, gdy płuca są puste, robisz pauzę i zatrzymujesz oddech. Jeśli masz stoper albo wcikasz start, relaksujesz się i odprężasz. Do organizmu zacznie dawać ci znaki, przełknij ślinę, skurcz, przepony, czy już chciałby zaczerpnąć świeżego powietrza, zatrzymaj stoper lub licznik w aplikacji, wykonaj głęboki wdech, tak zwany wdech regeneracyjny i przez przemianę płuca wytrzymaj oddech na 10-15 sekund. Wypuść powietrze. Z płuc odetnij, jeśli już para to najlepiej. Przypomnę na zapisanie czasu, jaki wytrzymasz na bezdechu i po kilku sekundach zacznij kolejną rundę. Takie rundy wykonujemy 4, pierwsze 3 zgodnie z powyższym opisem, natomiast w czwartej rundzie po 30-30 oddechach razem z zatrzymaniem oddechu zaczynamy robić pompki. Gdy opadniesz z sił i nie będziesz już w stanie robić ani pompki, więcej zakończ ćwiczenie i zapisz liczbę pompek na kartce. Oczywiście opis wyżej z artykułu, link do niego zawsze będzie. Jak wspomniałam, będzie w opisie. Przechodzimy sobie dalej. Drugi bardzo ważny element metody jest zimno i wszelkie rodzaje formy ekspozycji naszego ciała na niską temperaturę. Mówimy tutaj głównie o zimnej rzecznicy, lodowatej kąpieli i spacerach na niskich temperaturach.
Podczas wyjścia na zimnej wody lub też zimowego spaceru wyprowadza swój organizm sytuację kontrolowanego stresu. Wtedy się aktywuje jest układ współczulny odpowiedzialny za reakcję walcz albo uciekaj. Widzialny m.in. adrenalinę podwyższa tętno i skacze ciśnienie, wyczulając zmysły. Przez to, że jest to sytuacja przez nas kontrolowana, mamy możliwość działania temu aktywują układu przeciwpulczynny. W skrócie, poprzez uspokojenie oddechu i rozluźnienie mięśni od obserwacji poniekąd podania się sytuacji, odzyskujemy kontrolę nad swoim ciałem, jego reakcjami. Wszystko to potem bezpośrednio przekłada się na stresowe sytuacje, które przeżywamy w codziennym życiu. Ekspozycja na zimno to też rodzaj formy medytacji. Nigdzie indziej nie może być bardziej tu i teraz niż w zimnej wodzie. Podczas wyjścia lub też zimowego spaceru wyprowadza swój organizm do kontrolowanego stresu. Wtedy w naszym ciele aktywowany jest układ współczynny odpowiedzialny za reakcję, jak już omówiliśmy. Mamy więc taki kontakt tu i teraz i wszystko sobie po prostu najzwyczajniej w świecie działa. Jesteśmy tu, jesteśmy zrelaksowani, jesteśmy wystawieni na tę odpowiednią dawkę stresu, która pobudza nasze neurony, pobudza nasz organizm i sprawia, że możemy kontrolować i ogarniać, jak nasze ciało się zachowuje. Na początku często wystarczy po prostu zamoczyć ciało w wodzie, bo już to będzie wystarczającym bodźcem dla organizmu. Dla większości nawet 7 aktywnych osób 3 minuty za pierwszym razem nie ma co się forsować. Po prostu tyle nam wystarczy. To jest najbardziej podstawowa wersja i nie ma problemu. Wtedy zimna odbywa się może także podczas spacerów w niskiej temperaturze, ale jak zawsze bezpiecznie to podstawa. Spacer sprawdź pogodę i warunki na planującej trasie. Najlepiej idź w grupie, gdy samemu. Najlepiej to buty i raki, jeśli to konieczne. Zawsze mi przy sobie ciepłe ubrania, termos z gorącą herbatą, tabliczkę czekolady i telefon na wypadek jakiegoś nieoczekiwanego zdarzenia. Po prostu uważajmy. No i ostatnia część, ostatni element, to jest medytacja. Bycie tu i teraz się na danej chwili obecnie jest w każdym wcześniejszym dwóch elementach metody. Medytacja jest oddychaniu, gdy według schematu wykonujemy oddechy głęboko lecz się ze swoimi ciałem i myślami, nie krąży po innych tematach, a po wszystkim same domaga się chwili posiedzenia z samym sobą w ciszy. Medytacja jest w zimnej kąpieli, gdy w obliczu nagłego zimna warunków w głowie pojawia się cisza i spokój, a umysł nie zajmuje się niczym, co nie jest aktualnie niezbędne. Mam o medytacji w ogóle cały filmik. Jeżeli ktoś jest chętny, to odsyłam. Można posłuchać o różnych rodzajach medytacji i tak dalej. No i my sobie już omówiliśmy całe te podstawy. Można teraz zobaczyć, że metoda Wiener-Hollera jest... Pewnie przekręciłam nazwisko, w tym momencie zdałam sobie sprawę. Jest rodzajem morsowania, to chciałam powiedzieć. Tylko połączonego jeszcze z medytacją i oddychanie. Morsowanie to po prostu samo wchodzenie do tej wody i pływanie dni. Trzeba pamiętać, żeby robić to stopniowo i z ogarnięciem, no. Wiadomo, i też jeżeli chodzi o morsowanie, taka ciekawostka, najlepiej wejść do wody od razu całym, ale nie na jakąś bardzo głęboką, bo wchodząc bardzo stopniowo, tak jak to wchodzimy do babutyka, to robi nam się bardzo zimno i ciało szybko oddaje temperaturę. Więc, a nam dalej szansę, że to będę po prostu dotrzymać. Ale o morsowaniu to radzę sobie doczytać. I jeszcze poszukać, to jest taki wstępik. Nie jestem lekarzem. Wiadomo tylko tyle, że no, medytacja ma dobry wpływ, kontrolę oddechu też. No i kiedyś tam zewnętrzne zimno pobudza nasz organizm. Na przykład zimny prysznic rano potrafi sprawić, że mamy zastrzyk energii do działania i w ogóle. Więc po prostu na to trzeba zwracać uwagę. Dobra. Ja się z wami żegnam, bajo, pamiętajcie o lajkach, tarzach i subskrypcji. Piszcie o czym chcecie kolejne odcinki. Cześć, a ja się z wami żegnam.